Cześć, siemanko. Witam bardzo serdecznie w Minecraftie 1.15. 15. survivalowej serii, w której będziemy rozpoczynać wszystko od nowa. Będziemy zdobywać wszystkie rzeczy od nowa, eksplorować najnowszy świat w najnowszej wersji Minecrafta, czyli to co wszyscy chcieliście zobaczyć na moim kanale, co dzisiaj będziemy robić? Zwiedzimy tutaj cały świat, jak widać, nie ma tutaj żadnych bonusów. Żadnych bonusowych skrzynek do rozpoczęcia, ale mam za to fajną wioskę, tutaj nam się wygenerowała. Pokażę Wam jeszcze Sida, bo wiele osób o to pyta. Jeżeli ktoś będzie tak miły, to może tego sida napisać w komentarzu, aby inni mogli sobie łatwo skopiować i, i grać dokładnie na takim samym świecie, na jakim ja tutaj gram. Oczywiście, jeżeli odcinków będzie dużo, a prawdopodobnie będzie ich dużo, o ile szybko nie wyjdzie nowa wersja Minecrafta, mam nadzieję, że nie wyjdzie. Bo będziemy mogli sobie pograć na przykład rok w tą serię, a rok to jest dużo czasu, żeby coś ciekawego stworzyć. Zobaczcie, co tutaj jest. Mamy już wow, bogactwo kowal, tak? Tak, domek Kowala, zobaczcie. Zazwyczaj w takim domku Kowala były jakieś. Niespodzianki i tak też jest w tym przypadku, zobaczcie, wow, nie dość, że mam jedzonko, to jeszcze sztabki żelaza, ale też zbroję i to żelazną, naprawdę super, super to zostało zrobione, także powiedzmy, że to była taka moja bonusowa skrzynka i wy też możecie taką mieć, jeżeli sobie wpiszecie ten seed. Co jeszcze tutaj zobaczymy? Na pewno dzwon, na pewno te farmy, które teraz są bardziej takie zautomatyzowane. Swoją drogą, skoro już się zrespałem obok wioski, to mogę nadrobić zaległości i zrobić parę ciekawych rzeczy których nie robiłem w poprzednich seriach związanych z wioskami, a mianowicie te automatyczne farmy, i tam jeszcze się da. Wow, takie coś to ja robiłem w dzienniku z Minecraft, jak pamiętacie, w bazie Gamma. Ech. O, kolejna tutaj skrzynka. Uh, jej, dobra, no nie jest to może e, tym razem aż takie epickie, no ale emeraldy, szmaragdy, chyba można na coś wymienić ciekawego. No ja myślę, że tak, w sumie nie wiem po co to niszczę, może by to warto było zostawić Żeby tutaj oni mieli jakoś sobie Jakoś mogli zbierać te rzeczy, które tam wyprodukują Zwiedzamy dalej, zwiedzamy dalej, bo ja widzę, że tu jest piękny potencjał Tu już byłem, muszę sobie przypomnieć Farmy oczywiście mamy, to jest super, bo ja nie będę musiał robić farm na początku, tylko sobie będę pożyczać <noise> i łóżko też jest więc owieczki nie zginiecie w pierwszym odcinku, nie zginiecie nawet konie są, coś pięknego coś pięknego, ale jak ta, ta wioska jest duża, tutaj nie ma jednego domu, bo tu jest tych domów kilkanaście może nawet kilkadziesiąt, czy czy, czy ja się już w ogóle pomyliłem naprawdę fajnie Fajne to jest. O, tutaj mamy też taki stół. On na razie, on na razie nie służy do niczego, ale to jest stół kowalski. Czy mam w sumie polską wersję Minecrafta? Okazuje się, że tak mam. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo dużo z moich widzów woli właśnie polską wersję Minecrafta, z tego co zauważyłem. E, oczywiście no, angielska wersja Minecrafta ma to do siebie, że możecie się na przykład łatwiej nauczyć języka angielskiego i to jest bardzo fajne powiem wam tak szczerze. Szczególnie jak już graliście wcześniej na polskiej wersji, to później znacie co jak się nazywa po polsku i możecie wiedzieć, jak się to nazywa też po angielsku, więc jeżeli komuś zależy, to taka fajna porada ode mnie tutaj już wszędzie byłem. Nic ciekawego tu nie ma, ale chcę całą tą wioskę zwiedzić. Nigdy nie sądziłem, że będę w pierwszym odcinku zwiedzać wioskę. Zamiast takiego rąbania drewna, jak to standardowo bywa. I, i kopania kobla. No, ale tak jest, tak jest. Zobaczcie. Chyba kolejna jakaś taka. Czy tu już byłem? Mm? Nie, tu mnie nie było. Wow! No to teraz jest kosmos Bo to oznacza słuchajcie, że ja nie będę rąbać drewna Na kilof I ja nie będę kopać kobla na kilof Bo od razu mam kilof Żelazny Kurczę, kole nawet mogę mieć od razu, coś niesamowitego Niesamowitego, zobaczcie sobie na te postępy w sumie, może właśnie teraz byśmy się skupili na, na tych postępach. Dobra, statystyki to nie, ale postępy. Mam nadzieję, że to się nie będzie usuwać nam. E, ale zobaczcie, co tutaj jest świetnego. E, I ciekawe, że mamy tylko jedną taką tabelkę. W poprzedniej wersji Minecrafta było więcej tych tabelek. Była osobna na e, jakieś tam przygodę, osobna tam na. <grytanie> Yy, na kopanie, i, i osobna pewnie na zabijanie potworów, i tak dalej, i tak dalej, było róż, dużo tych kategorii różnych. No, i to z jednej strony fajnie tutaj pójdziemy oddać, może tą skrzynkę, a niech sobie będzie, e, mi to nie robi, nie robi różnicy. A i tak dużo im wziąłem tych rzeczy. Zobaczcie, weźmiemy im jeszcze jedzenie, e, w sumie to. Masz nasionka, nie? Bierze nasionka? Patrz ty, wziął nasionka, ale to jest fajna wersja minecrafta yy, Będziemy tutaj grać, na pewno tą, z tą wioską czeka nas dużo przygód Ale nie tylko, ale właśnie nie tylko Bo będzie też dużo innych przygód, które sobie myślałem zanim tutaj ten świat mi się pojawił yy, Natomiast no wioska stwarza takie możliwości Niektóre domy sprawdzam po dwa razy, wiem o! Ale było warto, bo zobaczcie, kolejna. Kolejny tam Emerald i nawet trochę węgla. Wydaje się to śmieszne na początku. E, masz tutaj. Weź sobie, nasiona. Hm? Zobaczcie, jak to polecą na to. Niesamowite. Tu jest jeszcze skrzy skrzynka. Dobra, w tej skrzynce nie było nic. Ale to jest super. Nie? I tyle siana dla tych koni będzie. Może tutaj coś jeszcze. Biblioteczka, ładnie. No ale na górze nie można się niczego takiego spodziewać. Nadzwyczajnego, ale i tak super. Zobaczcie, ja już nie wiem, wziąłem cztery skrzynie, czy więcej, bo już się pogubiłem. I kolejna, ile jedzenia, ile jedzenia, ile jedzenia. Dobra, nie będę brać może ziemniaków, bo one są nieupieczone. Chociaż mógłbym je upiec tym węglem, ale myślę, że. Myślę, że no, aż tyle. Tu nie będę ich ukradać. Niech sobie mają. No nie, i kolejna. To jest kartograficzny stół. A tutaj nawet piszę. E, I mamy tutaj chleby. I papiery. W sumie papier niepotrzebny mi jest do niczego, ale kompas się może przydać. I pusta mapa. Hmm. Hmm, ja na razie to tutaj zostawię albo może wezmę sobie. Ale nie będę tego używać, bo muszę się trochę podszkolić z tych map i z tych kartograficznych rzeczy. Bo to jest dla mnie nowość. Wiem, że to w poprzedniej wersji już było, ale się tak tym nie interesowałem. No nie, jaka ta wioska jest ogromna. Zobaczcie, cały odcinek zejdzie na chodzenie po wiosce. Ale tak naprawdę to są chyba dwie wioski, bo widzę tutaj już drugi dzwon. Więc chyba to są dwie wioski w jednej, w jednym miejscu i tak dlatego mamy coś, coś takiego. Wow, wow, to naprawdę jest niesamowite, co tutaj powstało. I ja jestem, ja jestem pod wrażeniem tego wszystkiego i te koniki tutaj też są wszystko tak naprawdę mamy. Aby zacząć taką fajną przygodę z minecrafta, dużo lepiej niż jakaś tam bonusowa skrzynia Cieszę się nawet, że jej nie brałem, bo miałbym jakieś narzędzia, które mi nie są potrzebne Drzewa trzeba zasadzić, bo widzę, że jest ich sporo w moim ekwipunku A na pewno prędzej czy później się przydadzą Raczej tam później, bo no nie wiem od czego rozpocząć przygodę tą Hmm, może jakieś pomysły macie, co tutaj robić teraz? Napiszcie w komentarzach. Ja te odcinki będę nagrywać yy, prawdopodobnie co tydzień, ewentualnie co dwa tygodnie. Yy, abyśmy mieli czas na przeczytanie tych komentarzy i, i taką interakcję pomiędzy nami, yy, czyli twórcą i widzami, bo to jest właśnie najważniejsze. To najważniejsze w takich seriach to jesteście wy, widzowie. I to wy decydujecie o tym, co w takiej serii się znajdzie. Ale przytulny domek. Ej. Wow. Ha, to jest z drabinką. No tutaj ktoś dał dywanik i to od razu tak lepiej wygląda. Coś niesamowitego, ta, ta, ta wioska. Znaczy, zdarzają się takie wioski, no ale nie. Na spawnie, nie na początku gry i jeszcze jedna skrzynka, gotowi co w niej jest? Ja już nawet nie liczę ile było skrzynek, ale było ich bardzo dużo Policzcie sobie ile było skrzynek, bo naprawdę Ja już straciłem orientację Powyżej pięciu, może nawet siedem było tych skrzynek, więc naprawdę, naprawdę dużo. Zjedzmy sobie buraka. Surowe buraki można jeść, z tego co mi wiadomo. Dam sobie kill off na pierwsze miejsce, bo ja lubię mieć kilow na pierwszym miejscu. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą. Uwaga, musimy znaleźć miejsce do spania, bo się robi ciemno. E... O nie! Tu ktoś tu już śpi. Tu, tutaj już byłem. Kurczę, może znajdę jakieś puste łóżko i sobie znajdę. i sobie wezmę ten domek. O, to będzie mój domek. <gryw> to będzie mój domek na jakiś tam czas. E, żebyście nie myśleli, że ja nie będę nic zbudować fajnego. No ale na razie. Zostawimy sobie taki domek. E, Przydałoby się jednak chyba porobać trochę tego drewna, bo nie mamy. Nawet na crafting, chyba że znajdę gdzieś tutaj crafting, jest szansa, ok? Jest szansa, prawda? Nawet nie wiem, czy tutaj nie było, tylko nie zauważyłem. Nie, tutaj nie ma craftingu. Jest szansa, że sobie gdzieś crafting znajdę. Ale poza craftingiem trzeba znaleźć także patyki. Na razie się ubiorę tak, bo nie będę zakładał tego ekwipunku. On jest zbyt drogi na sam początek. Myślę, że i tak dostałem duże ułatwienie w postaci tej wioski Dar losu, dar niebios Że tak powiem Szmaragdy można wymieniać, oczywiście mogę z nimi pohandlować Może na przykład wymienię te 9 szmaragdów na trochę drewna Co bym nie musiał rąbać W sumie, którzy to są handlarze? Ty jesteś, ty jesteś takim handlarzem Dasz mi cegły na budowę swojego domu. Hmm, no fajnie. Takie cegły ja sobie też mogę gdzieś tam znaleźć. Zobaczcie, ten za to oferuje Emeraldy. E, jak mu dam, jak mu dam zbiory stąd, nawet stąd mu dam zbiory, wiecie, ja pozbieram, dam mu i on mi da Emeralda. Coś fajnego. Kurczę, zróbmy sobie też automatyczną e, jakąś automatyczną właśnie. E, tu już wszędzie byłem. Ale zróbmy sobie jakąś automatyczną farmę, taką całkowicie, żebym mógł po prostu zbierać te plony i, i się tym cieszyć, prawda? Czyli nic nie robić. Może właśnie pójźmy w taką automatykę w tej serii. Hmm. Jest to jakiś pomysł. Tylko co będziemy budować? Dobra, tutaj jest ten stół kowalski. Nie mamy natomiast craftingu nigdzie, a to niespodzianka jest w ogóle. Tutaj mamy przecinarkę, zobaczcie, przecinarka. Ona służy do cięcia kamienia, niestety tylko kamienia, chyba że coś w tej wersji się zmieniło, bo moim zdaniem fajnie by było, gdyby równie dobrze, czyli dokładnie tak samo działała na drewno. Tak moim zdaniem powinno być, bo to jest przecież piła taka, nie? No, a takie piły to powinny też tak działać na drewno. W tej bibliotece nie byłem, ale tutaj nie ma nic ciekawego. Także, no, kota mamy. Kot. Tylko te koty, one żyją w wiosce. Hmm. Dobra, w tym odcinku to już będzie na tyle. Dzięki bardzo serdeczne za oglądanie. Pamiętajcie o tym, aby komentować, subskrybować, klikać magiczny dzwoneczek, ale wyglądam jak naprawdę wieśniak. I pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Na razie Pa i cześć!